Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja, rozdział trzeci. Hej, jeśli dobrze liczę, została ci 1/4 butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, spokojnie, jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, wbijamy się. Znajdę. W porządku. Zatem nurkujemy. Może na razie nie wypływajmy. O, rybki. O, tu coś mamy, patrzcie. Taka rybka, ozdoba rekina z Chirkiui. Nie wiem, jak to przeczytać. No fajna maskotka. No dobrze, płyniemy dalej zatem. A tu coś mamy jeszcze, ale nie. To są tylko jakieś gałęzie. O, tu jeszcze coś jest. Ej, chyba coś mam. Co to? Nie martw, kolor się zgadza. Może trafiło w skały, zanim spadło tutaj. Co tam mam roczesz? Sorry, to chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. Drażnisz się ze mną, Drake. Oj, drażnisz. Czyli płyniemy do jakiegoś wraku. O, chyba coś mamy. Mam ją. Dobra, jak to wygląda? Pobijana, ale cała. O, tu coś było. Kropeczka jakaś. O, minęliśmy. Osie w jednym kawałku. Użyjmy ich do wyciągnięcia przyczepy. Dobry pomysł. Spróbujmy. No. Atakujemy przycisk E. Jest. No to super. Wow. Rybki lubią pływać. Jestem w środku. Większość ładunku jest na miejscu. Policzmy 1, 2, 3. Jakieś skrzynie. Okej, wychodzi mi, że brakuje 2 skrzyń. Poszukam ich. Czekaj, a może najpierw wypłyniesz i zmienisz butle? Skrzynia musi być niedaleko, dam radę. O, tu chyba coś jest. A, znalazłem jedną. Ach, cholera. Skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak, jasne. Czyli mamy jeszcze jedną gdzieś skrzynię poszukać. Pytanie. Nie, skrzynia nie odpłynęłaby tak daleko. Myślisz? No pewnie tak, bo to ciężkie. O, tu coś? Jest! Aha, mam drugą. Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego.
Aha, czyli musimy trzymać cały czas spację. On złapał to skrzynię, ale... No, coś tu utknęło. Jak to teraz? O, udało się. I tu musimy ją. Dobra. Ciężka. Pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Uwaga, schodzi. O, widzę. Dobra, jest na miejscu. Podepnij przyczepę, podniesiemy ci ją trochę. Okej, mam linę. Zrobię pętlę wokół jednej z osi. Powinno trzymać. Tak. I tutaj jakoś trzeba to zaczepić. O, i w górę. Dobra. Dobra, jeden z głowy. Drake, miej oko na poziom powietrza. Spokojnie. I teraz to tutaj. Pewnie. Dobra, i teraz w górę. W górę. Nie pójdź tam, w górę chcę. W górę. No nie. Tak. I w górę ma płynąć. W górę płyń. No co, on nie rozumie, co znaczy w górę? Dobra. Jest. Jest, drogi. Okej, przyczepa podpięta, wciągajcie. W porządku, tylko odpłyń stamtąd trochę. Dobra. Odpalaj. No to w górę. Okej, tyle wystarczy? Tak, z zapasem. Nie przygniecie mnie? Zobaczymy. Czyli lecimy teraz po tą... Dobra, mam drugą skrzynię. Ustawię ją przy pozostałych. A, trzeba było naciskać po prostu wielokrotnie spację, to wtedy on to podnosi. Widzicie. Dobra. Udało się. I pobór. Dobra. O rany. No, uciekamy stąd. Uciekamy. No to mamy cały ładunek. No i zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu. To może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów. Na dzisiaj starczy. Chcesz podwózkę? A chętnie. Daj znać, jak będziesz na suwnicy. A na suwnicy mam być. No dobra. Dobra, jestem. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. Robi się.
No, idziemy w górę. A tak w ogóle to napiszcie mi w komentarzach, czy ktoś z was kiedykolwiek nurkował. Patrz na to cacko. Jak się czujesz? O, znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę cuchnął rybą przez tydzień. Dobra, idziemy do ciebie, czekaj. Czekam. Co tam, chłopaki? Dobrze, że jesteś, Drake. Tak, ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. No. Dzięki. O kurczę. Wow, lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania. Co on będzie teraz... A nie, płucze tą butlę. Myślałem, że będzie z powrotem powietrzem ładował, czy tam tlenem. A co ja tu mam zrobić dalej? Popisz tutaj. Okej. Załatwione. Nie cierpię tej... Hej, dokończymy to później. Mój bohater. Chodź, pokaż co wyłowiłeś. Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się wykazać. Może byś odpoczął. Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować niż siedzieć za biurkiem. Okej. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz? A co z czwartkiem? Mm-mm. No nie, no proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. No zobaczmy, co żeśmy wyłowili. Już, gotowe! Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honory? No dawaj. Lecimy. Tak, jasne. Dzięki. Co tam jest? Wow! Patrz na to! Miedziane skarby! Trud! Zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwszy. Picie razem z wami? O nie, 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 nie ma mowy. Życie mi miłe. Jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Ej, dobra robota. Dzięki. No. Mieć. Ej, ej, Nate! Nate, czekaj no. Ej, co tu robisz? Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. O nie. A, statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bestia. I? Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. Od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie załatwił ich, bo nikomu ich nie oczywiście wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę? Okej, weź to ze sobą. Proszę cię, nie dobra? Zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karle i dzieciaki, okej? Tak. Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Po
Postarałeś się z tym, Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. Skurkowaniec. Nie ma mowy. Wy też idziecie do szuflady. Zasadniczy jest, no ale to dobrze w sumie. Zwyczajne życie. Kolejny rozdział, czwarty. Ale zrobimy sobie dwa rozdziały w tym odcinku z uwagi na to, że tamten był dosyć krótki. Więc myślę, że powinno się w miarę sensownie jeszcze, w miarę sensownym czasie udać i ten. Przybliżmy. Zaraz, jak to obrócić? Aha, tak, tylko że niestety tu trzeba kilometrami myszką obracać, żeby przesuwać, za czym się to obróci. No dobra, odkładamy. Tu coś mamy jeszcze. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Dobra. Czacha, odkładamy. Zobaczmy, co tu jeszcze jest, tak bym popatrzył, żeby czegoś nie ominąć fajnego, ciekawego. O, tu coś mamy. Hiszpański dublon z niemieckiego ubota w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? No tak. Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Zbadajmy. Piękni i młodzi. Okej. Idziemy dalej. Tu coś jest? Szambala. Tęsknię za tobą. No tu już więcej chyba nic po tej stronie nie ma, idziemy dalej. O, tu coś jest. Sir Francis i jego zagadki. To była szalona jazda. W innym życiu, Chloe. No tak. Styl trochę mi się zmienił. Tak. Zabawka. Ukryć się.
co, ja mam strzelać? Trafiony. Spróbuj tego. Nie daj się zaskoczyć, Nate. No, w porządku. A, masz. Muszę iść dalej. Nie mam amunicji. No dobra. Tu mamy amunicję. Wracam do gry. No nie, tutaj nie możemy. Musimy tu jakoś zająć stanowisko. Żyj, mam cię. Gotowy do akcji. I zaraz tu się odbija od tego regału chyba. Pełna profeska. Bierzemy kolejne kulki. Powiem wam, że fajnie, że twórcy, kurczę, takie tutaj wstawiają wątki, bo to tak troszeczkę zmienia podejście do całej gry. Nie wiem, jak wy na to się zapatrujecie, ale mnie się to podoba. Na początku były klimaty takie, no, mrożące krew w żyłach, a w tej chwili, no, robi się tak fajnie, lightowo. Można odetchnąć z ulgą. O, tu mamy. W to mamy celować? Dobra, niech będzie w to. Są jeszcze gdzieś kulki? Czy już wszystkie żeśmy wystrzelali? No nie widzę więcej kulek, powiem wam. Coś leży, ale to chyba nie to. Tak, już idę. O. Nie ma więcej kulek. Dobra, gdzie tu się wychodzi? Aha, musimy to odłożyć najpierw, dobrze. Na koniec. Okno możemy wyjrzeć. O, tu jeszcze coś jest. Zobaczmy. No, ciężkie wspomnienia. Ta. Wielkie dzięki, święty Dyzmo. Tu więcej już nic nie ma. A tu mamy jeszcze coś, jakaś fiolka. Tylu ludzi się dlatego zabijało. O, patrzcie, jakie fajne. No. No to schodzimy. Więc nad tym teraz pracujesz. No. Przewodnik po Bangkoku. No proszę. Coś możemy jeszcze zrobić? Możemy. Aparat. Wow, przydałyby się kolejne wakacje. Oj, przydałyby się.
To cała kolekcja, patrzcie, tych aparatów jest. Czy tu jeszcze mogę co? Aha, czyli tylko ten jeden jest dostępny. Myślałem, że może jeszcze jakiś jest, który mogę obejrzeć, ale nie. Z toalety skorzystać. Nie możemy. O, waga, waga. Da się wejść na wagę? Niekoniecznie. O, drukarka. Ciekawe, jaki to model. Tu coś jest. Pralki jakieś, no ale nie możemy tu nic zrobić. Tutaj coś za to jest. Jak możemy to przywrócić? Aha, w tą stronę. Czyli ślubne zdjęcia. No, faktycznie ładnie wyszło. O. No i tyle. To jest garderoba, bez wątpienia. No tutaj to są te szafy pojemne. Można trzymać cały arsenał ubrań. Buty, nie buty. Okej. Okay. Zwiedzamy dalej. Prysznica wziąć nie możemy. Nic tu więcej chyba zrobić się nie da w tym momencie. No dobra, tu żeśmy byli. Schodzimy na dół w takim razie. Jeszcze wychodzić może nie będziemy. Tu radio widzę. O, tu nasza żona. Sprawdzałem coś. Więc tak to się teraz nazywa. Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. Mikrofalówka. O, tu mamy chyba. Coś do jedzenia, miseczki jakieś. Ciekawe z czym. Jest. Pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale zgłodniałam. No to nieźle. Co? Co u ciebie? Proszę? No nie zrozumiałem. A tak, przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Kolejny piękny dzień w raju. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No tak. Kilka perełek, na przykład ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu, więc zmieniłam koncepcję, zaczęłam pisać. Co? Gdzie jesteś? No, tu jestem. Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co, mów dalej. To jest bardzo ciekawe. No co, to się nie chce nigdzie wychodzić. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten? Mhm.
O ludziach z Bangkoku chyba, no bo samolotem oni przylecieli. O ludziach, dwójkę wybieramy. O ludziach tych, no z Bangkoku. I o smogu, który im wszystkim komplikuje życie i nie da się oddychać. Wow. Dobra, przepraszam. No nie, no prawie ci się udało, byłem naprawdę. Byłem przecież blisko, prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. No co, no przecież dobrześmy odpowiedzieli. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio, on przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie dobrze, interesy. Dobrze, ale... Bo nie warto. Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, nie. Jeśli chodzi o pozwolenie, nie, to... Nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? No po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest. Chodzi o to... To może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Sieć, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj, no. Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać, a ja mam wrodzony talent. A, do tej to jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz. Dobra, kowboju. Czekajcie, co to? PlayStation? Tak. Ale numer, kolejna gra. No nie wierzę. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to... Okej, okay, jedziemy. Crash Bandicoot. Jakiś problem? Nie, nie, tylko... Jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież jasne. Wiem, już mam. Okej, okay. Musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery, rozumiem. A kółko to atak z obrotu. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Dlaczego ten kamień mnie goni? Po prostu uciekaj. Przecież no uciekam. O, wpadłem. Pewnie bolało. Dlaczego ciągle w to gra? Aha, czyli mogę tu przeskakiwać, dobra. Nie rozumiem tej fascynacji gra. A kółko to atak z obrotu. Ojejku, wskoczyłem do dołu. No nie. Wiem, jak mogę stąd wyjść? Nie żyjesz. To nierealistyczne. Ja bym wyszedł. Nauczyć się wspinać. To się naprawdę czasami przydaje. Ostatnie życie. Udało się. Się postaraj. Patrz i ucz się. A kółko to atak z obrotu. O kurczę, no nie sądziłem, że to będzie takie w tej grze rzeczy. O, ta gra jest zbyt brutalna. Musisz uciec przed głazem. Koniec gry chyba. Ojejku. Miał być Uncharted, a jest. To już koniec? Tak. Skończyły się życia. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój samochód. Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Jest taki specjalny, niski poziom trudności. Może ci włączę? I ja tak oj, robię. Oj, doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie ostrzegam. W grze, tylko tutaj. Nie, no co nie żartuję. No pokaż, no co, i co, co? No i co teraz? Co teraz, ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? Chodź tu.
Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dupak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy. O! I nie zaczął jeszcze siwieć. Czy wy to widzicie? Sam? Przeżył. Dobrze cię widzieć, Nathan. Boże, sam! O kurczę! Spokojnie, wyluzuj. Jak? Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj. Jezu. Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale... No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam ja... Ale numer. Gdybym wiedział, to przysięgam, że ja na pewno wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Aż mu słabo się robi. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, no już, powoli. Tak? Usiądźmy. No powiedz coś o sobie. O mnie? No. Ale co? Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I to w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezu, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Co tu wybrać? Dobra. Pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale... Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Jaja sobie robisz? No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Nathan, mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Rzeźnik z Panamy, tak? No a co? Zabawna historia, ale siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj?
Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar ma Allegro Vero. Przekinamy taki. Wow. Casemos con él. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. Vamanos. No, zapowiada się ciekawie. Słuchajcie, ale w tym momencie kończymy nasz odcinek. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapomnijcie oczywiście, proszę, o subskrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.